Wojciech Mucha, Zbigniew Brach, Wojciech Mucha, wstrzymajmy oddech, ale może jeszcze nie teraz, bo nie wytrzymamy. Jednego i drugiego. Proszę lewy mi Andrzej Majszek.
tylko jeszcze powtarzałem jakiś czas temu. Ale może wreszcie do tego Ninja Zepic 10. Pegasu Jarka Kalaty. Adam Prońskowiak, Jarosław Kalata. Dobra.
raz kolejny Sirokom, na torze prawym, przypominam 920 koni po strzale z nitro. Zastanawiam się, co by to było, jakby to Sikor jeszcze podlał alkoholem, to nie by to miało. A już podlałeś, to sorry. Mam nadzieję, że ten i Supra będą razem jechały. Sirokom coraz bliżej dziewiątki. W zasadzie z przejazdu na przejazd Sikor ma coraz więcej okazji do tego, żeby dzisiaj otworzyli butelkę wieczorem w domu. Zadowolony poszedł do parku maszyn. Słuchajcie, wielką radością jest obserwować to, jak właściciele aut, zawodnicy cieszą się z tego, co budują. Cieszą się z wyników, które osiągają. Cieszą się z tego, że te samochody naprawdę z roku na rok są coraz szybsze. Że ten ogrom pracy, ogrom nerwów, nie będzie się oszukiwać. Ogrom pieniędzy, które pompują w te samochody, to wszystko przynosi efekt. Czy się dzieją? Jednak takie rzeczy się dzieją, więc postarajcie się nie być tutaj w tej strefie. Ja wiem, ja i Robert sami tutaj łazimy, no ale gdzieś przynajmniej jesteśmy trochę na świadomi, co się dzieje i dlatego w tą ochotę nie przypatrujemy się tym, co się dzieje, ale staramy się też kontrolować, jak patrzeć na wszystkich naszych kompaniale, kolegach i tak dalej. Nie jest to może żadne wytłumaczenie, ale no tak, to nie chcemy się, żeby nie chcemy, żeby wam cokolwiek się stało. Tamten mi się bardziej podoba. Chce mi się płakać, jak na niego patrzę. Ale ten z dwoma silnikami. Ja kibicowałam temu, co pole na wstecznym. No szkoda, bo to by była fajna, wiesz. Jeszcze pojedzie pewnie. O, tamtego muszę nagrać. A który ma dwa silniki? Ten też mi się podoba, bo on śmierdzi jak 60. Auto.
będzie. Tak pan kręci. No.